Siemanko widzowie, z tej strony, czyli Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak wiecie, moi drodzy, edycja SpeedHC, moi drodzy, trwa w najlepsze, więc zapraszam wszystkich do grania na mój serwer speedhc.pl. Wbijajcie, grajcie i zapraszajcie swoich znajomych, gildie zakładajcie, no bo fajnie, myślę, że pograć. Aktualnie jest północ, 150 graczy, więc myślę, że całkiem sporo. Moi drodzy, mam w tym odcinku standardowo do was do wylosowania rangę Ultimate na edycję. Jedyne, co musicie zrobić, to zostawić łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Także w komentarzu napiszcie, moi drodzy, swój nick, z jakim grać na SpeedHC, żeby wygrać. Osoby, które wygrały w poprzednim odcinku, to wasze niki są w przypiętym komentarzu, także tam po prostu zerknijcie, czy może to wy czasami nie wygraliście. Także moi drodzy, pamiętajcie, sub, łapka w górę i dzwonek i zapraszam do oglądania oraz zapraszam na edycję speedhc.pl, bo edycja cały czas trwa, gracze wbijają, no i grają i wy też musicie po prostu widzowie grać, nie może was zabraknąć. Ja tutaj taki niewidzialny się z wami żegnam i zapraszam do grania, moi drodzy, na edycji, także pozdro! Drodzy, napiszmy sobie na czacie, do jakiej gildii mogę tepnąć. Zobaczymy, czy ktoś, moi drodzy, tutaj będzie jakaś gildia chciała, żebym do nich tepnął. Wiadomo, damy sobie jakieś kisiki oczywiście do ocenienia. Dobra, gildia Rip była, moi drodzy, pierwsza. GT Perip 120 poziom. Zobaczmy, moi drodzy, wow! Wow, wow, wow! Wow, moi drodzy, jak to, widzowie, wygląda zajebiście! Ty, nie no, to, widzowie, naprawdę wygląda mega. Gildia Rip, moi drodzy, mega fajny kuboid. Nie wiem, co to jest w ogóle, to jest, widzowie, zbudowane. Czekajcie, GM3. Wejdziemy sobie. Tutaj ma jakąś beczułkę, moi drodzy. Ale zobaczcie ten kuboid, moi drodzy. Naprawdę ten kuboid wygląda mega, mega kozacko, mega zadbanie. Widać, że te gracze z Gildii Rip się, moi drodzy, przyłożyli, co mi się bardzo, bardzo podoba, bo takich graczy właśnie na serwerach, moi drodzy, potrzeba. No dobra, sprawdźmy sobie, co oni tutaj mają w kuboidziku eleganckiego. Tutaj widzę, że mają jakieś, tak jak już wcześniej tutaj wleciałem, mają, moi drodzy, jakieś stoniareczki do kopania. A oczywiście, dobra, jest, moi drodzy, jakieś ziomeczki, są online. A ja sobie, moi drodzy, wezmę może case gif zombiaczek speed case 100 i damy trochę im case'iku. Czekajcie, gdzieś ten gracz, moi drodzy, uciekł na dół. O, jest tutaj, moi drodzy, ten ziomeczek. Dobra, wiecie co? Damy, moi drodzy, parę kejsików. Trzymaj, mordo, parę kejsików. Czy ty jesteś na awku, Byniu? Halo, on jest na awku, dobra, on tutaj nie widzi. Czekajcie, bo ja nie mam, moi drodzy, tego. Ja mam gammę popsutą, kurde, w Minecraftie, muszę naprawić. Ciągle zapominam to naprawić. O, tu jest, moi drodzy, ten typeczek jeszcze. Trzymaj kejsiki, Byniu. Wiecie co? Bo tu mi efekta mam. Mam efekt. A, mają bacona, mają dwa bacony, wow. Wow, mają dwa bacony, ty, to dobra, nawet spoko, nie zauważyłem od góry, żeby oni mieli bacony. Czekajcie, wlecimy jeszcze tutaj do szybko... O, chciałem powiedzieć, że wlecimy jeszcze na szybkości, a to akurat gracz szybkość przyszedł. No dobra, czekajcie, gracz szybkość tutaj, moi drodzy, przyszedł, GM1. No i temu też rzucimy 10 speedcase'ów, bo no w sumie czemu by nie. No dobra, to dbamy zaraz do drugiej gildii, zobaczymy, co druga gildia będzie miała w kuboidzie, bo ta gildia naprawdę, naprawdę spoko i oceniam tą gildię bardzo dobre, bo bardzo dobrze, no bo zobaczcie, fosa, wszystkie fajne zabezpieczenia mają, także no propsuje po prostu takie gildie. No dobra, dbamy zaraz do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, tepnąłem do gildii administracji, czyli gildii event, moi drodzy. Jestem ciekaw, co oni tutaj mają. No widzicie, zobaczcie, tak wygląda gildia administracji, moi drodzy. Tak wygląda gildia administracji. Liderem gildii administracji jest Frezowski. Ale mają gildię, oni tutaj mają do eventu, żeby tutaj robić klatki. No dosyć zabawne jest ten kuboid. Ani żółwika, nic nie mają, no ale to jest administracja. Oni tutaj raczej na klepy nie chodzą. Jak już jakiś event robią, po prostu pojedynczy. Ale tutaj, moi drodzy, mają... Wow, 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 wow. Co to, kurde, jest jakaś sala? Czekajcie, widzę, to jest jakaś... Nie... To jest jajko, to jest jakaś chyba sala rozmów, albo gość prowadzący. Aha! To jest jakiś ten, widzowie. Aha, że tutaj sobie siadasz. Że tutaj normalnie sobie, o, siadasz, Byniu, na to. Hopie, i co tutaj gadasz, normalnie jakiś wywiadzik prowadzić, ty. No ja bym chciał przeprowadzić wywiad tutaj, a z kimś z ich gildii. Może jakiś ciekawy wywiad z administratorem SpeedHC, jak mu się adminuje na moim serwerze. Ale fajne, fajne, kurde, nie? No dobra, czekajcie, co oni tutaj jeszcze mają w tym kuboidzie? Sprawdźmy to. Tutaj, moi drodzy, są jakieś stoniarki, to są chyba, tak? Albo nie, tu chyba miało być stoniarki, ale chyba... O, tu jest stoniarka na pewno. Tu chyba stoniarki nie ma, w skrzynce jakieś stoniarka. No i nic więcej w tym kuboidzie nie ma. No dobra, to typamy zaraz do trzeciej gildii, zobaczymy, co trzecia gildia po prostu będzie miała. No i tyle, tepnijmy do trzeciej gildii po prostu. Dobra, moi drodzy, kolejna gildia, do której tepnam, jest to gildia LSPD, moi drodzy, gildia policji. Czekajcie, kiedy oni mają rozwinięcie LSPD?
Morele. To niezła nazwa. Gildii LSPD, rozwinięcie Morele. Ale Kuboid mają dosyć fajny. Podoba mi się ten żółwik, kurde. Powiem wam, widzowie, szczerze, że podoba mi się ten żółwik. O, tutaj jest jakiś Szymoneku. A Szymonkowi może damy, moi drodzy, jakieś kejsiki. Trzymaj, Szymonek. O Jezu, no nie wierzę. Poszedł. Poszedł dziś Szymonek, moi drodzy. Niestety Szymonek gdzieś poszedł, moi drodzy. Wiecie co? Wskoczymy gdzieś, moi drodzy, może tutaj do ich Kuboida, wejdźmy sobie po prostu do ich Kuboida, moi drodzy. Czy oni mają takie zejście? Nie wiem, nie wiem, czy oni mają zejście. Chyba nie mają też żadnego zejścia, chłopaki. A nie, mają takie zejście po drabince. Jezus Maria, jakie oni mają, widzę, taki oldschoolowy Kuboid. Tu jakieś zejścia po drabince, moi drodzy. Jak to wygląda, kurczę, kosmicznie. O, 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 jest ziomek z gildii LSPD, dobra. Właśnie tego potrzebowałem, żeby tu był ziomek z gildii LSPD. I tutaj jest, czekaj, czekaj, hopie. Czekajcie, uderzę go. A nie, bo jestem na ty waniszu, dobra, to nie mogę go uderzyć. Ale łap hejsy, kościół. Łap kejsy, ty, czy oni widzą te kejsy? Patrzcie, oni są w szoku, bo jakieś kejsy. Jakieś kejsy z nieba spadły. Jakieś kejsy, moi drodzy, z nieba spadły. I gościu jest, moi drodzy, w szoku. No dobra. Gość jest w szoku, o, tu jest jeszcze ten ziomek. Trzymaj kejsiki, parę ziomów kejsów. No dobra, Gildii LSPD, moi drodzy, zobaczmy, jak ona wygląda na dole. Boże, co ja wpisałem, G, coś tam, nieważne co wpisałem, moi drodzy. Zlećmy sobie na dół do Kuboida Gildii LSPD, moi drodzy, i zobaczmy, co tu się, moi drodzy, wydarzyło w tym Kuboidzie. W sensie, co oni tutaj zbudowali. Wow. Wow. Naprawdę, to jest, widzę, jakaś oldschoolowa gildia. Mam wrażenie, że to są po prostu, moi drodzy, jakieś gracze, którzy po prostu grali gdzieś 5 lat temu na serwerze i teraz wbili po takim czasie i zbudowali taki oldschoolowy Kuboid. Ale zobaczcie, moi drodzy, to jest mega bogata gildia. Wow. To jest naprawdę, moi drodzy, mega bogata gildia, bo zobaczcie, ile te mają setów, wszystkiego. No fajnie, szkoda, że nie mogę sprawdzić, ile mają koksów w schowku. Obsydian mają, o kurde, tu, ale tu już widzę wszystko poporządkowane. Nie no, tacy, widzowie, gracze, to ja mega szanuję. Wszystko, widzowie, ładnie uporządkowane jest. Nie no, to jest, widzowie, totalny sztosik. Tak ładnie uporządkowanej gildii to ja dawno nie widziałem na serwerze. Enchantik, tutaj jest, wszystko jest, moi drodzy. Oceniam tą gildię 10 na 10, bo naprawdę, naprawdę gildia jest po prostu kozacka. Te, bo mój komputer przy odpalaniu OBS-a i dwóch innych programów ma laga. Aha. Ale czekam z nowym Windowsem. Muszę przeinstalować Windowsa, bo ma tak ten... I SSD-ka w końcu wrzucimy ten system, bo to masakra. Chcesz już kupić kompa? Sprzedam ci. Oczywiście, że nie chcę. On jest dobry, tylko format trzeba zrobić. Bo wszyscy zawiedzeni. O, ty celu, ty prawisa. Ja szczerze myślałem, że pierwszy raz, gdy teraz gram na tym serwerze. No. I kurde, jestem pozytywnie zaskoczony. Nie no, bo ogólnie to jest hiciorek, bo nie wiem, ludzie tu wbijają na Teamspeaka, mówią, kurwa, zombie, fajny serwer, ale ten niebany Dragon ciągle jest i przez edycję tu krótko trwają. No tak jest, no, uczy powiedz, że no, tak jest. Zepsuł, znaczy no Dragon, wiadomo, że wam psuje ten. Nie no, bo tak, no. Ja serwer stworzę... Tak samo... Dobra, moi drodzy, jestem przy kolejnej gildii, jest to gildia 2-3. Nagrywam ten odcinek ten o północy, moi drodzy, 150 graczy, więc całkiem sporo. No jest północ, moi drodzy, jest północ, tak jak wspomniałem przed chwilą. Pomagałem trochę graczom na Teamspeaku, zanim zacząłem nagrywać, moi drodzy, tutaj ponownie. No i gildia, moi drodzy, 2-3 ma dosyć, moi drodzy, fajny Kuboid. Czy tu są boyfarmery? Nie, chyba to nie są boyfarmery. Czekajcie, GM1. Nie, to nie są boyfarmery. A już myślałem, że mają taki fajny Kuboid z bojek, a jednak to jest tylko, widzowie, tak na zmyłkę postawiony obsydian. Ale nie będę ukrywał, że wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Wiecie co, ja musiałbym sobie dać case'y. Case gift. A zombiaczek sobie wziąłem, case, give zombiaczek, speed case, damy sobie 100 speed case'ików, bo czemu w sumie by nie. No i poszukajmy tu jakiegoś gracza w tej gildii 2-3, czy ktoś tu, moi drodzy, jest online, w sensie na pewno coś online. O, tu jest chyba ten online ziomek, co pisał do mnie, że dawaj zombiaczek do mnie, chodź tu, Byniu, czekaj. O, siemanko, siemanko, wariacie, proszę, proszę trochę case'ików dla ciebie. A proszę bardzo, o, jeszcze screenka chcę sobie ze mną zrobić eleganckiego. No dobra, dawaj screen na Byniu. No i czekajcie, ocenimy, co oni jeszcze w tej gildii mają. Tylko, moi drodzy, potrzebuję coś takiego jak gold, ażeby sobie kupić ten głupi efekt na widzenie. O Jezu, ja wyrzuciłem tego golda. Dobra, złapał tego golda, to
ten już ma, widzowie, mała faworka. Dostał stack golda, to nic się nie stanie od stacku golda od razu. Nikt tutaj, żaden gracz nie będzie jakiejś mega przewagi. Dobra, co oni tu mają? Mikstury kopania mają, mają te hejsty, mają szybko, mają siłkę dwójkę z kobyliksów. Mają tu również, moi drodzy, seciki, stręże, boże, stręże, sharpnessy widzę, szeciki mają poukładane. Złoto mamy, no zobaczcie, złoto to jest bogata gilia, moi drodzy, a w złoto uzbrojona, także na spokojnie tutaj ten stack złota za bardzo nic nie zmienił. Tu widzę, ktoś sobie ustawił jakąś porządną koparkę na AFK, więc wygląda to dosyć fajnie, ta koparka. Co tutaj jest? Co tutaj, moi drodzy, jest tutaj? A nie, tu nic nie ma takiego ciekawego. Dobra, przejdźmy sobie gdzieś tutaj jeszcze. Tu jest jakiś, widzowie, ładny pokój. Zobaczcie, taki to jest ładny pokoik. O, ja cię kręcę. Ty, o, redstone'ik to jest. To chyba jakaś gilia, widzowie, wbity i przebity, moi drodzy, robi ta gilia. Na to wygląda. A tu jest, moi drodzy... Co to jest? Wow! A to? A, tutaj byłem. Lol, ale... Wytyfy? Widzowie, najdziwniejsza stoniarka, bo ja rzadko... Ej, kto robi stoniarki na trzy kratki? Lol, ej, a nie, nie na trzy kratki, bo tutaj jest stoniarka, tak? Bo to chyba tutaj jest stoniarka, tak? A, bo to tu jest stoniarka, a nie tu. A, ja cię kręcę, dobra, bo to inaczej jest, aha. No dobra, gildia 2-3, moi drodzy, wygląda w taki sposób, więc, moi drodzy, tepniemy zaraz do kolejnej gildii. Także pozdro. Dobra, moi drodzy, jestem na kolejnym kuboidzie, jest to kuboid Gildinit i to, moi drodzy, jest naprawdę przekozacki kuboid. Czekajcie, włączę sobie shadery, dawno na shaderach nic, moi drodzy, nie robiłem. Włączę sobie, moi drodzy, shaderki eleganckie i zobaczcie, moi drodzy, to ten kuboid, widzowie, wygląda zajebiście. Naprawdę kuboid wygląda po prostu zajebiście. No powiedzmy sobie szczerze, takie kuboidy chciałbym widzieć od każdej gildii na serwerze i mam nadzieję, że tak ludzie zaczną niedługo te kuboidy na moim serwerze po prostu budować, bo wygląda to po prostu, widzę, kosmicznie. Co oni tutaj mają w środku? Mają tu, moi drodzy, w środku jakąś tutaj jakieś te, jakieś stoniareczki. Tutaj muszę włączyć shadery, bo shadery w podziemiach wyglądają dosyć brzydko. A okej, okay, mają tu, moi drodzy, jakieś stoniareczki do kopania. Coś takiego można by tutaj powiedzieć. Jakie skrzyneczki? Sprawdźmy, co mają w tych skrzyneczkach. Panie, co pan ma w tej skrzyneczce tutaj? Dlaczego, panie, ja tego nie mogę? A, ona jest pusta. Tu, o, tu są seciki. O, kurde, widzowie. O, TNT mają dużo. Ty, no to itemów mają, moi drodzy, naprawdę, naprawdę mega, mega dużo. I to mi się... to mi się, moi drodzy, podoba. Aha, bo jestem na vanishu, jest, dlatego nie mogę tworzyć tego. No dobra, tu są w tych skrzynkach. Nie no, kuboid wygląda naprawdę spoko. No widzowie, powiedzmy sobie szczerze, chciałbym, żeby każda gildia po prostu na moim serwerze miała takie kuboidy, bo to wygląda naprawdę, naprawdę po prostu kozacko. No i wiecie, jakby taki, nie wiem, 100 gildii miało taki kuboid, to myślę, że graczom też by się naprawdę fajnie grało. A takich kuboidów, no jest kilka, może nie jakoś sporo, jest kilka, więc fajnie byłoby, gdyby byłoby po prostu ich więcej. Dobra, moi drodzy, w tym miejscu chciałem wam podziękować za oglądanie tego odcinka z takiego zaceniania gildii. Mam nadzieję, że zostawicie tutaj subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. No i co? Zapraszam po prostu za jutro do oglądania kolejnego odcinka. Myślę, że pojawi się mniej więcej w tych samych godzinach, także trzymajcie się, na razie i yo, pozdro!